Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony mówi Olaf. Dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić krótkim poczuciem pogodowym. Poczuciem, które zapisałem w zeszły piątek, 20 października. Teraz, jak tutaj widzicie, zaznaczyłem, dzisiaj mamy wtorek, 24 października. I muszę Wam powiedzieć, że do nagrania tej audycji skłonił mnie widok, który miałem okazję oglądać 15 minut temu. To był po prostu motyl. Widziałem już w zeszłym tygodniu motyla, ale no teraz już jest sama końcówka października, 24 października i widok latającego motylka siadającego na kwiatkach zrobił na mnie potężne wrażenie. Stwierdziłem, że to jednak jest spora anomalia, dość rzadki i wyjątkowy widok, a jednocześnie muszę Wam powiedzieć, że miejsce, w którym się teraz znajduję, również kwitną krokusy. Tutaj właściciele pobliskich nieruchomości mówią, że nie mieli czegoś takiego tutaj. Dla ludzi, którzy są spoza Pomorza, to powiem, że znajduje się w Gdańsku, więc na północy Polski, więc może na południu jest troszkę inaczej. Tutaj wśród różnych ludzi słyszałem, że nie mieli okazji widzieć tak późnego października, żeby kwitły im kwiaty wiosenne. Ale napiszcie, jak to jest u Was. Natomiast wróćmy do poczucia. Tutaj miałem właśnie w piątek zapisałem poczucie. Tutaj macie też taką minus 50. To w piątek zapisałem tak tego SMS-a. Macie piątek, godzina 12:10. Poczucie sprzed kilku dni. Czyli to by gdzieś około tutaj pewnie 16, 17, 18 października miałem to poczucie. Poczucie sprzed kilku dni, które zapomniałem napisać, po prostu poczułem, że może być 50 stopni na minusie. Tak samo jak kiedyś, była taka przepowiednia, mówię teraz do ludzi, którzy może nie mieli okazji słuchać tych przepowiedni pogodowych, to zachęcam, bo badając różne predykcje pogodowe różnych widzących w Polsce, nie chwaląc się, doszedłem do wniosku, że te predykcje pogodowe dawane na kanale Jasnowidz Gdańska oraz na kanale Olaf Jasnowidz, czy w tym roku, czy w zeszłym roku, czy 2 lata temu, były wyjątkowo trafne i poszedłbym o zakład, że nawet najtrafniejsze, bo były też z ramami czasowymi podawane te przeczucia i one też wypełniały się bardzo ładnie, ale to taki dodatek dla chętnych zgłębić dawne filmy Jasnowidza z Gdańska. A tu wróćmy do poczucia. Tutaj mamy poczucie pogodowe 50 stopni na minusie. Chodzi o to, że kiedyś, tak samo jak kiedyś, było 50 stopni nagle i ta przepowiednia spełniła się w formie właśnie takiego jakby gorącego tornada. Była taka nagła zmiana pogody. To był nie orkan, tylko to jakoś inaczej się nazywało, teraz wyleciało mi z głowy, przepraszam, ale było tak jakby gorące, to chyba się nazywało Cerber, tak? To był jakiś tam chyba cyklon gorący, coś w tym stylu. I wtedy właśnie było 50 stopni na plusie, ale i to się też zrobiło jakby nagle, tak? Że to był taki cyklon właśnie gorący. To tutaj było poczucie, że 50 stopni, czyli może nie, że nagle, tylko po prostu będzie 50 stopni na minusie. Może przeczytam SMS-a do końca. Tak samo jak kiedyś było 50 stopni nagle, to teraz, że jest możliwa 50, ale w drugą stronę. Zobaczymy. Ale krótko myślę. A sama taka większa kosa to z 2 tygodnie, a sama 50 to z 2-3 dni. Ok, i teraz Wam wyjaśnię, że chodzi o to, że mimo iż predykcje pogodowe meteorologów zapowiadają lekką zimę, nawet martwią się tam, czy w ogóle będą mrozy i czy ludzie będą mogli jeździć na nartach, to chodzi o to, że wiecie, no w historii Polski nigdy takich temperatur nie było w Polsce. Więc moje poczucie ja bym zawęził znaczy rozszerzył do granic Europy, nie? Bo w Europie tam gdzieś kiedyś była 50. W Polsce nigdy, w Polsce chyba najniższa temperatura to była ledwo tam minus 40 stopni, więc raczej traktowałbym to poczucie 50 stopni, że dotyczy ono Europy, tak samo jak to poczucie właśnie, że 50 stopni nagle, ono również dotyczyło Europy, ale tam gdzieś południa, Grecji, a szczególnie Hiszpanii, tak, to były o tym audycje. No to rozumiem, że tutaj te 50 stopni na minusie,
będzie dotyczył jakiejś Islandii, Norwegii, Szwecji, Finlandii albo gdzieś tej europejskiej części Rosji. Ponieważ nie jest tutaj też powiedziane, że to będzie nagle, więc rozumiem, że to może być systematycznie, jakby powoli, a nie nagle. To jest jedno. I najważniejsze jest to, że to będzie krótko. Ja tutaj napisałem 2-3 dni, ale tak naprawdę de facto te minus 50 stopni, tam jakaś rekordowa temperatura, to pewnie będzie tam godzinę, 2-3, tak? Potrwa taka ekstremalnie niska temperatura. A sam taki jakby uderzenie zimna może potrwać po prostu jakby 2-3 dni, tak? A sama taka większa kosa, jak ja tutaj napisałem, czyli taki większy okres chłodu, zimna, mrozów po prostu, może potrwać z 2 tygodnie, tak? 2 tygodnie. No i tyle. Tak to wygląda. Czyli to nie będzie tak, że przez ileś miesięcy będzie minus 50 stopni, tak? Żeby ktoś potem za pół roku mnie tutaj jakby nie atakował, tak? Poza tym poczucie może być błędne, przeczucie może jakby się nie spełnić po prostu. I tyle. Tu wam chciałem jeszcze pokazać wam sekundkę. Aha, to nie w taki sposób. To musi być w taki sposób. O, tu wam chciałem właśnie pokazać, że to jest tam gdzieś z Polsat z 20 października. Możecie sobie znaleźć ten artykuł. I oni tam starają się robić predykcję pogodową na 2023-2024 na zimę tego roku i generalnie przez ten cały artykuł oni się zastanawiają właśnie, czy będą mrozy, czy będą mrozy właśnie, że ludzie będą jeździć na nartach. O, proszę zobaczyć tutaj. Spodziewane temperatury we wschodniej części kraju będą oscylować pomiędzy minus 1 a minus 2 stopnie Celsjusza. I generalnie oni tutaj jakby zastanawiają się, czy w ogóle będą mrozy, jakby tak, w tym artykule, co mnie to dość rozśmieszyło w kontekście właśnie tego poczucia, że będzie minus 50 stopni. Więc jakby, żeby być uczciwym wobec was, to pokazuję wam to poczucie, pomimo, tak, iż wedle tych doniesień pogodowych oni obstawiają, że gdzieś w górach będzie minus 5 stopni i ludzie pojeżdżą na nartach, ale już w Polsce będzie nawet na plusie, tak, i może nawet nie być śniegu i zauważyliście, że przecież ostatnie zimy jest bardzo mało śniegu, tak, więc oni tą samą zimę obstawiają właśnie, że będzie słaba, tak, że będzie po prostu jakby nie będzie mrozów, tak, o tu widzicie, że temperatury będą zbliżone, tutaj czytam, zbliżone tam jakby do 0 stopni Celsjusza, tak, więc generalnie może nie być jakby wedle nich takiej ogromnej zimy, ale wedle moich poczuć niewykluczone jest, że o tu macie na przykład w zachodniej Polsce 1, 2 albo 3 stopnie, tak, no to znaczy się, że ten, tak, że to będzie w ogóle nie będzie śniegu, tak. I tak oni się nad tym wszystkim zastanawiają. No i ja po prostu mimo wszystko stwierdziłem, że nie, no, że trzeba być uczciwym i po prostu jakby, no, jak poczułem minus 50 stopni, to tak samo jak wcześniej poczułem plus 50 stopni, tak, i to się wypełniło, no to teraz poczułem minus 50, no to zobaczymy jakby, nie? Wiadomo, że na biegunie to pewnie każdego roku jest minus 50, tak? Chodzi o to, żeby to było gdzieś tu bliżej, tak? No w Polsce wiadomo, że nie, albo przynajmniej jeszcze nie teraz, tylko w dalszej przyszłości będziemy mieć takie mrozy. A to jest perspektywa wielu lat, a tutaj mamy z kolei właśnie w tym roku, w tej zimy, tylko to pewnie będzie dotyczyć gdzieś tam północnych rubieży Europy, tak, czy tej europejskiej części rosyjskiej, znaczy nie, europejskiej części Rosji, dobrze mówię, nie? No i tyle, zobaczymy, czy w tym roku stuknie nam 50 i czy przepowiednia się sprawdzi. A jednocześnie też tu chciałem wam pokazać z kolei na TVN Meteo taki krótki filmik, jak to pokazuje, gdzie każdego roku po prostu jest coraz cieplej, niezależnie od tego, że jedni ludzie twierdzą, że właśnie to jest spowodowane przez człowieka, a inni twierdzą, że to jest spowodowane po prostu naturalnie. Ja oczywiście należę do tych ludzi, którzy skłaniają się ku tej drugiej opcji. To po prostu faktem jest jakby, że ta temperatura jakby rośnie, jest coraz cieplej, a ten wrzesień był rekordowy, tak? To był wrzesień, tutaj czytamy, wrzesień był rekordowy, anomalny i ten wrzesień był chyba najcieplejszy od co najmniej 100 lat, od czasu pomiarów w Polsce. Więc to był najcieplejszy wrzesień i październik tak samo jest wyjątkowo ciepły. Przypominam, dzisiaj mamy 24 października, ja dzisiaj sobie oglądałem motylka latającego, siadającego na kwiatki, a kwiatkami, które kwitną, są między innymi krokusy, które normalnie w Polsce kwitną przecież na wiosnę. Dobra, obejrzymy sobie kawałek tego filmiku.
chyba że on tutaj nam nie działa. O, tutaj rośnie, są nam te temperatury zgodnie właśnie z latami. Tu jest rok 2000, 2010, 2020 i 2023. Tam była ta właśnie, mamy ten wrzesień, tak? Czyli widać, że jest wyjątkowo, wyjątkowo wyżej od tych wszystkich linii. Czyli ten rok jest wyjątkowo ciepły i jakby odbiega od tej normy wieloletniej, nie? No i tyle. To nie będę Was więcej zanudzał. Tak się chciałem do Was odezwać. Dobra, to tyle. Dzięki Wam za uwagę. Czy będzie 50? Zobaczymy. A na chwilę obecną żegnam się z Wami. Trzymajcie się, a ja wracam do nakładania kleju gipsowego teraz w tym momencie, bo muszę zareperować takie różne dziury w ścianach. Więc rozrabiam masę, nakładam klej gipsowy i wracam do remontu. Trzymajcie się, z Panem Bogiem, cześć!